zmartwychwstał, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Po wieczne czasy królem królów on. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. On jest Panem duszy mej. Soroto kolara masata kalarasa. Oroto kolor masowo, witajcie kochani. Jeśli słowa tej pieśni, które słyszeliście przed chwilą, wzbudzają was zażenowanie albo są wam całkowicie obce, to musisz się zatrzymać i musisz posłuchać tego, bo to jedyna szansa, abyś przeszedł ze śmierci do życia. Przyjaciele, przez ponad 30 lat twojego życia, nazywam się Michał Gorgor, przez ponad 30 lat mojego życia dałem się oszukiwać, że tak naprawdę Boga potrzebują jedynie degeneraci, złodzieje, bandyci, ludzi, jacyś tacy generalnie wywrotowcy, ale nie ja, porządny obywatel, prymus, który skończył z wyróżnieniem szkołą podstawową, z najwyższą średnią i liceum. Później przyjechał tutaj do Warszawy, skończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji. Z wyróżnieniem. Później zacząłem budować wielką kancelarię, zacząłem robić karierę. Przyjaciele, dałem się oszukać, że tak naprawdę sukces w tym życiu można osiągnąć właśnie w taki sposób. I kiedy na zewnątrz zacząłem mieć coraz więcej, kiedy coraz więcej ludzi przychodziło do mnie, klepało mi po plecach, mówiło: Michałku, świetnie. Jesteś współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Wygrywacie rankingi. Jesteście dużym podmiotem. Zbudowałeś piękny dom. Masz pozycję, masz szacunek. Masz żonę, dzieci. To ja wiedziałem, że jestem mistrzem świata w chodzeniu w maskach. Bo każdego dnia kogoś udawałem. Udawałem przed żoną. Udawałem przed wspólnikami. Prawda była taka, że kiedy zostawałem sam w domu, to się bałem. Nie wiedziałem, co będzie, ale też nie wiedziałem drogi wyjścia. Wydawało mi się, że muszę tkwić w tej spirali, że muszę jeszcze bardziej się starać, że muszę jeszcze bardziej się spinać, bo od małego to słyszałem. Musisz to, musisz tamto, żeby mieć to, musisz zrobić to. I tak żyłem. Żyłem jako niewolnik tego systemu, udając szczęśliwego. Próbowałem sobie wmówić, że to o to w życiu chodzi. Ale w którymś momencie, kiedy zakosztowałem już pieniędzy, kiedy zakosztowałem tego ludzkiego takiej szacunku i pozycji, ja zrozumiałem, że nie o to chodzi, że nie jestem szczęśliwy. I kochani, miałem to szczęście wtedy, które wy macie teraz. Usłyszałem wtedy, właśnie w tym momencie, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus, Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, tak ukochał świat, że 2000 lat temu postanowił zejść na ziemię w ciele człowieka i wziąć na siebie karę za twoje i moje bezbożne życie. Największym grzechem ludzkości jest niezależność od Boga. To właśnie to, że nie potrzebujesz go teraz i nie potrzebowałeś go do tej pory. Właśnie w tym momencie, kiedy słyszysz te słowa, w twoim sercu podejmujesz decyzję, czy masz to gdzieś. Czy Jezus nic dla ciebie nie znaczy? Czy odpowiadasz życie na życie, które płynie teraz z moich ust do ciebie? Przyjaciele, Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu zszedł na ziemię, aby cię odkupić. On poszedł na krzyż z miłości za każdego człowieka. Ale kiedy może to dotyczyć ciebie? Wtedy, kiedy uwierzysz, że to jest prawda, kiedy uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu, że Jezus nie siedzi dzisiaj w żłobie, że nie jest żadnym opłatkiem, że Jezus to Bóg, który zmartwychwstał, stąpił do nieba po odkupieniu ciebie, siedzi po prawicy Ojca. Kiedy w to uwierzysz i powiesz: Boże, ja nie do końca rozumiem, co ten człowiek tutaj mówi, ja nie wiem, o co chodzi, ale ja rozpoznaję w tym życie. Ja rozpoznaję w tym prawdę. Ja nie pojmuję tego intelektualnie, ale ja chcę cię poznać. Chcę to się doświadczyć. Przyjaciele, 6 lat temu byłem
właśnie w takim miejscu. Organizowałem w moim kancelarium wielkie wydarzenia. Wydawało mi się, że znałem wszystkie prawidła funkcjonowania świata, gospodarki i ekonomii. Tak mi się wydawało. Ale kiedy usłyszałem, że ludzie mówili o Jezusie, którego spotkali osobiście, ja zawołałem do Niego: jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty nie jesteś obrazkiem, jeśli Ty nie jesteś jakąś wymyśloną figurką, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, to ja Cię chcę poznać osobiście. Przyjaciele, On bardzo szybko odpowiedział na szczere wołanie mojego serca. Bardzo szybko przyszła do mnie świadomość, że potrzebuję Jezusa. Świadomość grzechu, sprawiedliwości i sądu. Większość ludzi mnie lubiła, bo mówiła tak, że byłem uczciwy, ale ja wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. I któregoś dnia, chowając się przed innymi, nie wiedząc, co się dzieje, powiedziałem: Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Dziękuję Ci, że umarłeś zamiast mnie. Dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś. Panuj w moim życiu, bo nie chcę żyć bez Ciebie. Przyjaciele, tego dnia spotkałem się osobiście z Jezusem. Tego dnia narodziłem się na nowo. To jedno z głównych poselstw, które Jezus, kiedy jeszcze chodził w ciele, tutaj po ziemi, wygłosił. Przyszedł do Niego jeden taki którejś nocy religijny człowiek, szanowany w całym Izraelu. Tak, przyszedł do Niego faryzeusz, członek Sanhedrynu o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego i mówi: o co chodzi, Jezusie? Widać, że jesteś nauczycielem, że czynisz rzeczy, które muszą pochodzić od Boga. O co chodzi? Jezus powiedział mu: dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: ale jak to? Mam prawie 70 lat. Jak w tym wieku człowiek może wejść powtórnie do łona matki? Jezus mówi: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nowe narodzenie nie jest na szóstkę. Każdy z was, każdy, którzy stoicie teraz przy tym przejściu, przy tej galerii, do których z jakiejkolwiek strony dociera teraz mój głos, każdy z was podejmuje w swoim sercu decyzję, czy chcesz Jezusa, czy masz Go gdzieś. W tym kraju każdy słyszał o Jezusie od małego. Ale to nie jest ważne, czy Ty słyszałeś. Ważne, kim dla Ciebie jest Jezus. Kim dla Ciebie? Choinką, prezentami, spotkaniem rodzinnym, wyrzutem sumienia. Kim On dla Ciebie jest? On kiedyś powiedział: lud ten daremnie czci mnie wargami, bo serca ich daleko są ode mnie. Kim jest dla Ciebie Jezus? Jak myślisz, po co On przyszedł 2000 lat temu? Po co? Co takiego wykonało się na krzyżu? Co takiego? I gdzie On jest teraz? Ja kiedyś też zadawałem te pytania. Przyjaciele, jest ogromny związek między życiem Jezusa, Jego pójściem na krzyż i z Jego zmartwychwstaniem. A tym, co będzie kiedyś działo się z Wami i czego będziecie doświadczali tutaj. Jezus na krzyżu Golgoty pokonał diabła. On go pokonał. Tam nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. To nie jest miejsce porażki Jezusa. Jezus poszedł na krzyż, bo chciał, bo podjął taką decyzję, że idzie wziąć winę Twoją i moją i każdego z Was na siebie, żebyś mógł żyć. Co z tym zrobisz? Tego nie porównasz do pójścia do kościoła jednego czy drugiego, do 10 dobrych uczynków dzisiaj, że komuś zupę ugotujesz albo dasz 100 zł. To jest nieważne. Ważne, czy oddałeś swoje życie Jezusowi. Ważne, czy Go spotkałeś. Kim jest dla Ciebie Chrystus? Kim dla Ciebie jest? Wiele ludzi w tym kraju ma różnych bogów, różne bałwany. Ich praca, mecze piłkarskie, cokolwiek zajęły miejsce Boga. Ale ja Cię pytam, kim dla Ciebie jest Jezus? Bo ja przez 30 parę lat traktowałem temat Boga jako taki dziwny temat. Bałem się Go ruszyć
gdyby przypadkiem dziadek z brodą kiedyś mnie nie osądził, ale z drugiej strony nie był w ogóle istotny w moim życiu. Ale kiedy zawołałem do niego, kiedy spotkałem się z nim osobiście, kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, od tej pory doświadczam Go i On panuje w moim życiu. Tam na krzyżu Golgoty wykonały się dwie ważne rzeczy, dwa ważne aspekty. Po pierwsze, jeśli uwierzysz, że Jezus to Bóg, który oddał za Ciebie swoje życie i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jeśli w to uwierzysz, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Rozumiesz? Będziesz miał obywatelstwo nieba. Nie możesz sobie na to zasłużyć. Nie możesz być na tyle dobry. Jeśli przyjmiesz zastępczą ofiarę Jezusa, będziesz obywatelem nieba. Będziesz żył w wieczności. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie ważne. I nie mów mi, że zobaczymy. Nie mów mi, że powiesz: Jezu, nie przekonałeś mnie tu na ziemi. Za mało argumentów. On Ci powie, co z tym człowiekiem zrobiłeś, który właśnie tego dnia głosił Ci moją Ewangelię, który głosił Ci dzieło krzyża, który głosił Ci moje zmartwychwstanie. Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z moją miłością, którą 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wylałem na Ciebie? Co z tym zrobiłeś? Tu na ziemi, przyjaciel, podejmujesz decyzję. Nie ma czysta. Nie ma takich rzeczy. Ludzie sobie wymyślili, żeby Cię kontrolować. Teraz podejmujesz decyzję. Jesteś Ty i Bóg. I to się liczy. Ty i Bóg. Albo stawiasz Go w centrum. Albo stawiasz Go na pierwszym miejscu. Reszta jest nieważna. Czy jest drugi, siódmy, osiemnasty. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ty decydujesz. I to jest pierwszy, bardzo ważny aspekt. Gdzie skończysz wieczność? Ty decydujesz, nie Bóg. Mam dla Ciebie taką dobrą nowinę. Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił wszystko dla ludzkości i już nic nie zrobi. Nic. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga na człowieka. Kto przyjmuje Jezusa, przyjmuje Ojca. Kto odtrąca Jezusa, odtrąca Ojca. A przyjacielu, tak się składa, że dzisiaj na tym miejscu Jezusa reprezentuję ja. Jeśli odrzucasz moje słowa, odrzucasz Boga. Rozumiesz? Rozumiesz? I te słowa, które mówię teraz do Ciebie, one Cię będą sądzić. Kiedy odejdziesz z tej ziemi, to nie jest zabawa, to nie jest system, to nie jest jakiś program lojalnościowy. Tu chodzi o życie, Wasze życie. Nie moje, ja już wybrałem. 6 lat temu. I tak powtórzę Ci jeszcze raz. Intelektualnie tego nie pojmowałem. Byłem wykształconym człowiekiem, prawnikiem, bogatym i z pozycją. Ale wiedziałem, że moje życie jest puste. Wiedziałem, że nie o to chodzi. I odpowiedziałem. Odpowiedziałem na Ewangelię. Od 6 lat doświadczam codziennie Jezusa w swoim życiu. Każdy z Was dzisiaj podejmuje decyzję. Każdy z Was. Gdzie spędzisz wieczność? Przyjaciele, jest też drugi aspekt tego, co wykonało się na krzyżu. Możesz dzisiaj doświadczać nieba na ziemi. Możesz doświadczać. Możesz doświadczać. Tam nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus zwyciężył. Szatan został pokonany. Jezus poszedł na krzyż, a następnie po 3 dniach zmartwychwstał. Rozumiesz? On zmartwychwstał. Jezus. Nie ma Go na krzyżu. Siedzi dzisiaj w niebie. Tym, którzy uwierzyli, zesłał Świętego Ducha. Ten sam Duch Święty, który podniósł Jezusa, który Go wskrzesił, mieszka teraz we mnie i w tych osobach, które są ze mną tutaj i dzielą się z Wami swoim świadectwem działania Jezusa w naszym życiu. I On też może mieszkać w Tobie. Nieważne, czy rozumiesz to intelektualnie. Nieważne. Dokonujesz wyboru. To jest najważniejsza decyzja Twojego życia. Nie Cię zamieszkać. Nie, kogo weźmiesz na żonę. To nie jest ważne. Ważne, czy spotkałeś Jezusa. Bo wtedy przejdziesz ze śmierci do życia. Zrozum. Zrozum. Każdy z Was, przyjaciele, ma jednak wolną wolę. Bóg zostawił każdemu z Was prawo wyboru. Ktoś Wam powie. Boga sobie wybieracie.
wybieracie sobie. Jest jeden Bóg, to Jezus. Ale możesz sobie wybrać innego. Możesz sobie wybrać rozrywkę. Możesz sobie wybrać seriale, ogródek, cokolwiek. Ty decydujesz. Ale tylko Jezus jest drzwiami. Tylko Jezus jest drzwiami do Ojca. On jest prawdą, drogą i życiem. Pytanie, czy w waszym życiu? Przyjaciele, mądrze decydujcie. Dokonujcie mądrych wyborów. Ale nie jesteśmy my tutaj tylko po to, aby opowiadać wam. Jesteśmy też po to, aby zaprezentować wam moc Boga w praktyce. Jeśli wśród was jest ktoś chory, na cokolwiek, może chodziłeś po lekarza, nic nie daje szansy, mówiąc, że to jest nieuleczalne, że tak już musi być, to chcę ci powiedzieć, że 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął tą chorobę na siebie, abyś ty nie musiał ci na nią chorować. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, bo to jest to fundamentalne pytanie, to możesz odejść dzisiaj stąd zdrowy. Wystarczy, że podejdziesz, położymy na tobie nasze ręce, nakażemy w imieniu Jezusa, aby choroba się wyniosła i odejdziesz stąd zdrowy. Pytanie, czego chcesz? To jest to pytanie, przyjaciele, które kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, bardzo często zadawał swoim uczniom i zadawał ludziom. Czego chcecie? Czego chcecie? Czego chcesz? Jak chcesz żyć? Jak chcesz żyć? To ty decydujesz. To ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, zapraszamy. Jesteśmy tutaj dla was. Każdy z nas spotkał się z nim osobiście. Każdy z nas jest dzisiaj obywatelem nieba. Wy też możecie być już dzisiaj. Amen.